Siemaneczko, w 45. części Let's Play Mad Max. Jesteśmy u Krwistobrodego, zaraz bierzemy się za danko poboczne, ale nie od niego, tylko tej rudowłosej piękności, którą ostatnio uratowaliśmy, tak? Bo ostatnio było sporo fabularnych rzeczy i parę problemów z bandikamem, pamiętamy. Między innymi pokonaliśmy Krwisto... Nie Krwisto, tylko zgniło zęba. Skubaniec i tak uciekł niestety z naszą furą. To nie był łatwy wyścig. Potem biliśmy się z, no, z tym, ze Skrotusem. Ma piłę we łbie i żyje, o dziwo. I sobie przypomniał, że kto mu tę piłę tam ożenił. Ale dobra. Ja miałem 2 tygodnie przerwy w ogóle od Mad Maxa. Znaczy od nagrywania, bo z tego co pamiętam, ja sobie grałem między odcinkami. I kojarzy mi się, że robiłem wyścigi, nie? Coś tu mam do zebrania. Strzępek historii jakiś? And every day, everywhere, things are running out. A może jakieś strzępki też zbierałem faktycznie. Poczekajcie, to może być. Na pewno robiłem wyścigi autkami, tymi archaniołami, bo w ogóle ich nie robiłem, więc chciałem to nadrobić. Dobra. Coś jeszcze? Nie, na szczęście nie. Archanioły. Tylko ten mi został, bo nie mogę go znaleźć. No i tutaj żetonu nie robię, ale i tak tych żetonów nie dostajemy, więc nie będę żyłował tego czasu. Tego nie mogę znaleźć. Gdzie ten wyścig zrobić? Nie wiem, jakieś... Może jakbym teraz na spokojnie poszukał, to bym znalazł, ale mniejsza. Tyle jeszcze zostało do zrobienia. Pewnie niektóre już mogę zmontować, ale to też bym musiał przysiąść. No i co? I mamy furę taką jak w ostatnim odcinku, nie? Trzeba będzie zmieniać te fury teraz trochę częściej, bo mamy trochę tych części i w ogóle tych archaniołów. Pytanie jeszcze, czy ja mam ją zrobioną na maksa, nie? Tak, dobrze, jest ulepszona, pięknie. Mamy 32 tysiące, spoko. To chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. Chodźmy, co ona tam chce? Dobra. There is more for you out there. I saw it when running with my child. A hatch in the ground, leading down to wealth. Perhaps something which will help you. Może. Something which will help you find. Ładna jest, nie? Nadzieja i Gloria natknęły się na schronienie, jakiś metalowy włas. Do połowy zasypany piaskiem, w nim czegoś cennego. Zawieszenie, dobra. Nagroda brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Muszę pilnować, bandika mi numeru nie zrobi, tak jak w poprzednim odcinku. Nie wiem, aha, to jest tu. Nie wiem, co się z tym programem dzieje, ale... Drażni mnie, dobra, szybciej będzie stąd. Okej, okay, zobaczymy. Zobaczymy, ja jestem dobrej myśli. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Wsiadaj. Na naszej furki. Także tak, będę musiał sprawdzić, jakie archanioły mogę zbudować. Ale... Tutaj masz przejście, stary. Tu. Nie wiem, czemu się upiera mnie jakoś tam na koło prowadzić, nie? Jak sam robiłem tą bramę, tą dziurę. Ale dobra, mniejsza, ciśniemy. No, będę musiał między odcinkami sprawdzić, czy jakiś archanioł mogę jeszcze zrobić, te wyścigi poodhaczać. Archaniołami się fajnie ściga, bo to są zawsze fury, które lepiej chodzą niż te, które możemy zgarnąć od, wiecie, od gangsterów. Od gangsterów, no od tych patałachów. Szakali, skrotusów i innych złamasów. I poza tym kluczowa przewaga jest to, że Cham zawsze siedzi z tyłu, więc mamy nasze grzmoty, nie? Więc no, na starcie możemy rozpieprzyć przeciwników, a potem po prostu dojechać czasem, nie? Więc to robi robotę. Dobra, ciekawe, czy znowu będzie jakaś klimatyczna miejscówka? Myślę, że może być. Myślę, że może być. Co to może być? Metalowy włas? To by to nie była jakaś cysterna, bo za dużo to zwiedzania tam nie będzie. Metalowy włas. Betonowy, no to wiadomo, że był jakiś podziemia, kanał czy coś w tym stylu, ale metalowy? Cholera wie. Może metalowy jest tylko właz, ale tam dalej, wiecie, jakieś kanały mogą być. Nie wiadomo, co jest pod tymi piaskami. Znaczy oprócz szakali, bo szakale tam będą na 100%.
Jestem przekonany, że albo od razu ich spotkamy, albo jak będziemy chcieli już wyjść, to pewnie nam się pojawią. No, także z ostatnią też myślałem, jak nagrywaliśmy, że będzie już ostatni odcinek, na szczęście nie. Na szczęście nie. Jeszcze mam ochotę popykać. Mam radę, nie panikuj. Dobra. Czekaj. A, muszę wyjść. Myślałem, że muszę go ściągnąć. Ta, wydma go odsłoniła, no pewnie. Co to może być? Nowe światełko. Nie, to nie jest chociaż. Albo metro, ta. No, to będzie metro, dobra. No, czy pociąg, no. Metro, no, czy pociąg. Kurwa, pociągi nie jeżdżą pod ziemią, tylko metro zazwyczaj. Zresztą, no, wiadomo, pociągi też mają tunele podziemne, ale większość poruszają się na powierzchni, nie? A metro odwrotnie. Dobra, no mówię, tu będą na stówę szakale. Nie. Ktoś próbował się tu schronić, na razie nic nie mamy do zebrania. Coś tu zapewne będzie. Lampka się jeszcze oczywiście pali, to na pewno tego, co próbował się schronić, nie? Nawet nie jedna się pali. Jest jakaś... Nie da się tutaj wejść. Oczywiście, że tak, no podejdź. Dawaj to na pełnej. Ale klimatyczna miejscówka, miałem rację. Sporo złomu, kurwa, mam tyle złomu, dajcie mi wreszcie jakieś porządne ulepszenia, nie? Mam ponad 30 koła złomu, halo. Kiedy dostanę ten silnik V8? Dobra, tu na górze, oczywiście, no kurwa, strasznie dużo tutaj złomu. Otwieraj to. Te miejscówki fajne są do nagrywania, bo bardzo mało plik zajmuje, nie? Więc to cieszy, ale aczkolwiek to trochę na YouTubie gorzej wygląda, bo YouTube jeszcze troszeczkę przyciemnia. Dobra. A, czyli wypasione zawieszenie do fury było w tej skrzyneczce, tak? Okej. Dobra. Okej, nowe ulepszenie, wiadomo. Teraz tylko czekamy jeszcze na szakale, nie? Czy się nie pojawią? Tu jeszcze coś mamy. Dziwne, że mi się nie pojawiła, wiecie, i... Wskazówka, ile tutaj jest złomu, ile muszę zebrać, nie? Bardzo dziwne. Ale dobra, spadamy stąd. No nie mówcie mi, że tu żadnych szakali nie będzie, no aż mi się wierzyć nie chce. Zaraz coś się spieprzy, ten wagon się jakoś obsunie albo coś. No nie mówcie... No, dlaczego tu się pojawił znaczek? Bójki. No nie gadaj, że... No nie, kurwa. O, jeszcze aha, dobra, jeszcze powiadomienie z YouTube'a, spoko. Burza się musiała pojawić, oh shit. Frajerzy tu jacyś przyjdą? Widzę, że zaparkowali tam. No jest burza, oni też dostaną po dupie. Dobra, więc srać ich. Dobra, nowe zawieszenie mamy, tak? Jakieś, co to jest? Wypasione zawieszenie. Dobra, wykupmy sobie, bo nie wiem, czy jest osiągnięcie. Być może jest jakieś osiągnięcie, jak wszystko wykupimy. A mamy tyle złomu, że wiecie, że tam nie będę żałował tego. Dobra, to zajebista nagroda. Musimy wracać do Czarnego Miasta, nie? Bo tutaj czeka zadanko od tego gościa. Tu z kimś jeszcze przydałoby się pogadać.
Jakieś spotkanie jest, też możemy zrobić. Wątek główny. Misja fabularna, wielki wódz. Aha. Chociaż na razie to poboczne mnie bardziej interesuje. Aczkolwiek najbardziej mnie interesuje, kiedy się skończy ta burza, nie? Kurwa. Nie, daleko mamy stąd, nie? No nie, tam nie ma sensu, tutaj nigdzie się nie schowamy. Może tak przeczekamy, chociaż te burze potrafią trwać troszeczkę. Dobra, nie, chyba ciekawiej będzie, jak będziemy jechać, niż jak tutaj się chować. Nie mam takie wrażenie, jak stąd wyjść. Jest fura. Serio? No, siu, no. Daj se siana, stary, co ty? Dobra, najszybciej, żeby jechać. A możemy się tepnąć? No kurwa, pewnie, że tutaj. Myślałem, że podczas burzy nie można. To zajebiście. Ale nie, no podczas burzy nie można było się tepnąć. Dobra, tu, ej, gdzieś tu jeszcze jakieś spotkanie było, nie? Czy... To już nieaktualne. To jest aktualne, tylko pytanie. To jest gdzieś tam. A jest tutaj, dobra. Ale to możemy później zrobić? Nie no, dobra, już zeszliśmy tutaj, to pogadajmy z nim. Ciekawe, czy to jest połączone z tym wątkiem głównym, może nie. O co chodzi? You. It is you. Champ! Champ! Your prize is hidden in the underbelly. Stink gun's garage. W garażu zgniło zęba. Dobra, czyli ten pewnie wątek główny, ale spoko. Ciekawe, co się stało z tą naszą kompanką. My ją tam zabiliśmy, jak mieliśmy walczyć między sobą? Kurwa, nie pamiętam, jak to już było. Dobra, chodźmy po zadanie to do tego świetlika, co lampeczki mu załatwialiśmy. Zobaczymy. Dziwne, że tu jeszcze możemy się pojawiać po tym, jak Skrót z nas rozpoznał, nie? I nie wystawił jakiejś nagrody albo coś w tym stylu. What? You? Mhm. All town saw you fall. I didn't see you land. Oh. I'd report you to Scrotus herself, but gotta get my lid lopped too. Myślę, że tak. Także dogadajmy się. They say you help me out some more. Not your errand boy. I'll make it worth your while. So, you know of Crow Dazzle? He runs races like I do. No tak. Ścigam się dla niego regularnie. Rivals my own. Mam go okraść? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. On a bona fide race wagon. I just want the loud thing. You keep the car. Krzykacz chce ukraść klucz opióremu, z którym rywalizuje na wyścigowej scenie pojazdu. Dobra, zabierz pojazd i dostarcz krzykaczowi. Kluczowóz dodany do kolekcji pojazdów. Spoko, ale nie chciałbym go kraść. Tamten jest w porządku, nie? Też typek. Dobra, gdzie mamy go szukać? Aha, tutaj. Pewnie będziemy jakaś opcja wyścigu o ten wóz. Coś w tym stylu. Tak myślę. Tak sobie myślę. Jezu, jak dzisiaj jaki skwar jest, nie? Na masakrę, jak lato. Oj, dobra, jesteśmy wreszcie. Musiałem przewinąć do nocki. Znaczy przewinąć, musiałem kurwa cierpliwie czekać i przemieszczać się między lokacjami, żeby czas mijał, nie? Aj, to było męczące i frustrujące, ale dobra, mamy tą furę. Możemy po prostu ją zajumać. Co to za towarzystwo? Okej. Okay. Pozwolić, że wezmę sobie to. Mi tam nie kradnij niczego. Złama się. Jeszcze tutaj ktoś? No come on, zapraszam. Tam to szakale. Tam jakieś inne ścierwa.
Dobra, bierzemy. Ta nuta całkiem niezła, dobra. Musimy nim spieprzać zapewne tu. Także w drogę. Trochę mi się... Ej, trochę mi się skojarzyła z koziołkiem Matołkiem. I nie wiem czemu, nie? Nie wiem czy słusznie. Ale tym się... O Jezus, ale tym się steruje. O Boże jedyny. Dobra. Waloponę. Kurwa, oczywiście pełno strażników się pojawi. Czy tam innego ścierwa, które będzie mi próbowało przeszkadzać. Wiadomo. Norma. Ej, mam nadzieję, że mi tylko odcinka nie zdejmą za te... za tę nutkę. Nie. Kurwa, nie trafiłem. Szlak. Dobra. Oj, to mi się nie podoba. No, o Jezu, ale mnie odje... Oj, kurwa, ale ten ogień mnie rozjebał. Ojej. Spieprzaj, kolego. Dobra. Żegnam cię. Kurwa, naprawdę mi kuku zrobili. A jeszcze kawał drogi przed nami. Nie dobrze, żadnego dopalacza, nic, kurwa, paliwo się kończy, wytrzymałość też. Ale dobra, mamy jeszcze trochę amunicji. Czemu powinien jechać naszą kurą i nas eskortować, nie? To by było fajne. Jakbyśmy mogli mu jakieś drobne takie polecenia wydawać, nie? Tam zlikwiduj tego z przodu, tego z tyłu, coś w tym stylu. To było niezłe, takie było rozmaicenie. Nie ma tego, więc trudno. Czyżby nie było więcej strażników, ani innego dziadostwa, aż mi się wiedzieć w to nie chce, nie? Na bank zaraz się coś pojawi. Albo ja się gdzieś zaraz wypieszę. Aha. Tunel wygląda jak pułapka, nie? Na razie cisza i spokój. Tam dali mordę. Tam snajperzy, no oczywiście, że tak. Tyle razy ich zlikwidowano, oni ciągle się pojawiają. Coś tam jechało, ale skręciło w przeciwną stronę, więc dobrze. Bardzo dobrze. Kolejni strażnicy, zamiatę, dobra, spieprzajcie. Nie mam czasu na was, frajerzy. Musimy być na miejscu, prawda? Ładnie. Nie wiem, to lajcik. Tak o tamtych rozpieprzyć, tam cztery chyba wozy były i luz. Dobra, myślałem, że będzie gorzej, nie? Myślałem, że będzie gorzej, ale nie. Kurwa, ale to fajnie, o Jezu, ale to fajnie wygląda. Czarne miasta. Gdzie są ekolodzy? Gdzie są ekolodzy? Come on. Dobra. Nie wiem, czy tamten się nie pogniewa, nie? Ten będzie na pewno zadowolony. Ciekawe, co z tamtym. Czy się nie obrazi? Dobra, znalazłem kruczy wóz i głośnik, który chciał krzykać. Dobra, nowy pojazd, zajebiście i osiągnięcie wpadło, czas na podziwianie kwiatów. Okej, pokaż mi to autko. Pojazdy. Jakiegoś tam archanioła mogę zbudować zapewne. Ptaszyna kruczopiórego. Ogłusza jego wyścig triumfalnymi rytmami dawnych czasów. Ciężko będzie nim wygrać wyścig, już to czuję, bo to się prowadzi jak wóz z węglem. A co to, jakiś nowy archanioł? Czy ja tego nie miałem już? Ekskluzywna maszyna do zabijania, elegancka jak kruk szybujący na niebie i szybka niczym zwinna traszka. Dziwne, wydawało mi się, że to miałem, nie wiem. Dobra, mniejsza, na początku odcinka tu zaglądałem, więc wy będziecie wiedzieć lepiej. Jeszcze jeden z częstych historii mi został ciekawy. Ale dobra. Fabularka, nie? Znaczy nie, w tym odcinku to będzie chyba na tyle. Będzie pewnie nieco krótszy odcineczek. Ale tak, fabularkę sobie zaczniemy w następnym odcinku, bo to się może potoczyć
dość tak w miarę szybko, więc nie chcę robić cięcia w trakcie tych zadań. Tu wszystko mam odblokowane, co mogę mieć. Dobra, także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Sorki, bo ten odcinek pewnie będzie miał 20, może nawet nie, minut. Więc no sorry. Możemy zajrzeć do niego. Jak tam skomentujesz to w jakiś sposób? Dobra. No to co? Wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i na razie.